Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Batman od Titus Gate. Słuchajcie, moi drodzy, takie światła mam i tego jest zmieniony też tryb nagrywania, więc jakby dzisiaj naprawdę coś lażyło albo było dzisiaj fatalnie, wszystko będzie, słuchajcie, w następnym odcinku. Tak będzie, tak będzie. A ja, słuchajcie, nazywam się Czechu, a to jest Graj po polsku, które udostępnia mi pierwszy odcinek po polsku. Niestety reszta będzie po angielsku, ale pierwszy odcinek możemy sobie nagrać. Ja już grałem dawno temu, słuchajcie, w Batmana, ale już za bardzo nie pamiętam, co tu się robiło. O, jeszcze, o, napisy. Właśnie. Dostosuj jasność. Właśnie, słuchajcie, tak sobie... Tak, wezmę troszeczkę jaśniej, bo często jest tak, że na YouTube też nie do końca jakby, wiecie, może być różnie z tym światłem, dlatego damy tak, coś miałem mówić. Aha, jeszcze grafikę, czy się wszystko zapisało? Tak, nawet nie wiem, co to jest, ale dałem na najwyższe. Mam nadzieję, że słuchajcie, wszystko będzie ok. Jeszcze sobie odpalę menadżera zadań i... Myślę, że możemy zaczynać. Mówię, ustawienia nowe, wszystko nowe, 3:43, także gram sobie, słuchajcie, na padzie od X-a. Dlatego jest wybór pod A i tak dalej. Mam nadzieję, że zaczniemy historię. Kontynuuję odcinek drugi? Nie, jakby... Tak. 5 odcinków w roli głównej dzięki przepustce sezonowej. Nie, ja bym chciał rozegrać... rozegrać ponownie, bo ja słuchajcie nagrywałem ten odcinek 2 lata temu i mówię, dlaczego jak ja nagrywam odcinek, to pierwsze odcinki były po polsku, a reszta była po angielsku. Co tu się dzieje? A tu się okazało, słuchajcie, że to graj po polsku. Nie, jakby nie zrobiło tłumaczenia jako wszystkich odcinków, dlatego tak jest, jak jest, no. Ale pierwsze mamy po polsku. W ogóle ustawiłem sobie, gra przystosowuje się do twoich wyborów, historia zależy od tego, jak grasz. Oczywiście, moi drodzy, klasyczne title games, to nie ma o czym w ogóle mówić. Trochę oddalę sobie mikrofon, bo ten w ogóle mikrofon powinien być w miarę daleko, ja powinienem w miarę mówić z daleka, bo wtedy ten mikrofon, słuchajcie, nie ma przesterów, które jak ja nagrywam, to często ma, no, bo ja tak lubię sobie pozmieniać głos, tyle że też nie mogę krzyczeć za bardzo, więc no, sytuacja jest ciężka jak na razie, ale zobaczymy. Pierwszy odcinek taki testowy, żebym ja sobie zobaczył, jak to, słuchajcie, wszystko śmiga, a śmiga chyba wolno, bo w sensie widzę, że już te cutscenki się wolno ładują. Będzie, słuchajcie, chyba trzeba przenieść na inny dysk. Tak mi się wydaje, ale to mówię, testowy odcinek, to zawsze trzeba tak nagrać, wiecie, o co chodzi. O, widzicie, jest taki, nie jest wszystko tak mega płynne. Zobaczcie. To, słuchajcie, zrobię w następnym odcinku, obiecuję. Dzisiejszy odcinek będzie krótki, będzie 20-minutowy odcineczek. We'll be out of here before anyone can stop us. Oh, Christ. Move in. Ja może sobie tak się rozsiądę. Te światełka też, słuchajcie, powiem wam szczerze, że tak zamontowałem sobie, bo wszędzie leżą LEDy, mam z 15 metrów LEDów, to tak z przypadkiem się potknąłem dosłownie od te LEDy i mówię, no dobra, to w sumie i tak ich nie używam, nigdzie nie mam zamontowanych, a za dupce se tutaj, nie? Raz, dwa, dobra. To też mi mikrofon, słuchajcie, nie ucinało. Byłoby przynajmniej fajnie. Właśnie, że ja sobie, słuchajcie, tego...
Dobra, wróciłem. Tym razem jestem, słuchajcie, bez tego. Bez LEDów, bo mnie trochę wkurzały, bo w oczy świeciły. A tak wiem, ja wiem, że nic nie widać. Ja wiem, że nic nie widać, jakość kamerki jest tragiczna. No ale trzeba to przeżyć. Ty, ale pisało mi, że kontynuuje, a to już było. Dobra, oszczędzę wam to. Chociaż nie, teraz będzie płynniej. Chociaż nie, oszczędzę. Co tu się dzieje? Dobra, widzowie. Mniej więcej tutaj skończyliśmy, no to... Jakie? O, dobra. Już myślałem, że znowu muszę resetować. Dobra, widzicie jak śmiga wszystko? Bo to na lepszym dysku. Problem jest taki, że niestety ten dysk posiada ze 40 giga wolnego, więc... owy, no, no, lepszy, nowy trzeba by było zakupić. Niespodzianka. Ja tu nie jedzie z RBLB, co tu się dzieje, a na tych padach to za bardzo nie gram. Ło. Bruce, you can't keep doing this. I have to. No one else will. Every drop of blood, everything you've sacrificed. The city is safer now. It's made you a target. And people will keep you in the crosshairs until you're shot out of the sky. Criminals in this city. They need something to fear. Shit! The hell did he go? Whatever got in, don't let it get out. No powiem wam szczerze, że w tym Gotham City tak trochę liznęłem uniwersum, mimo tak, że jeszcze rok temu nie miałem pojęcia, czym jest Batman za bardzo. Oprócz tego, że ciemny chłop w ciemnych majtach, to no powiem wam, liznęłem i Supermany, słuchajcie, obejrzałem. I no przecież graliśmy w Lego Batmana chyba dwie części, tak? Czy tam, nie wiem. Czy jedną ograłem ostatecznie? Chyba jedną, ale drugą też zacząłem, to nie wrzuciłem do końca. Nie wiem w ogóle, z którego roku jest ta gra za bardzo. Ciężko jest mi powiedzieć. Back to back, circle up! Więc no na przykład liznęłem, czy to jest kryptonite chyba, tak? Także to nie miałem pojęcia jeszcze rok temu, teraz już wiem. Tak samo Batmana wiem, Suicide Squad obejrzałem, Supermana obejrzałem. Batmana akurat nie obejrzałem, ale... ale coś tam temat został liśnięty. Powiem wam szczerze, mimo tego, że dwa lata temu grałem w tą grę, to zielonego pojęcia nie mam, o co tu do końca chodziło, no. Gleba. O kurde. Żebym tacy... I know you're trying to create a myth, but be careful you don't turn into a monster. Dobra, sometimes you need a monster. Come on! Come on! Come on! Ale powiem wam, na padzie tak się przyjemnie gra. Dlaczego ja nie grałem w Jurassic World na padzie? To jest dobre pytanie. Zapomniałem o istnieniu padów, bo to jednak ja jestem komputerowcem, wam szczerze powiem. PC-ciarzem, więc tak... tak za bardzo o tych padach to nie pamiętam. Testowy odcinek, ok? Nie bijcie, please. Dobra, troszeczkę już tą walkę odbyliśmy, ale to odbędę jeszcze raz. W ogóle sprawdziłem, słuchajcie, i było napisane tak. More DC Universe Title Games i było napisane, że Default Among Us, słuchajcie, jest. W ogóle to nie powinienem tak krzyczeć chociaż raz, ale nie lubię mieć tak blisko, bo... bo ja często lubię sobie krzyczeć, pokrzyczeć troszeczkę i ten głos, słuchajcie, zwiększyć.
jakby głośność i gdy mam na tyle blisko mikrofon co teraz, to jednak te przestery często lubią się pojawiać. Raz, dwa. No więc nie za bardzo lubię mieć tak blisko ten mikrofon, ale jeżeli trzeba, to trzeba. No. Tak nie za bardzo. Może... Ja miałem żart, ale... Był strasznie tani. Dobra, jakby wywaliło gierkę, to spokojnie. No mówię wam, bo jest też taki problem, że delikatnie podkręciłem kartę graficzną. I o ile na programy, który tą kartę zużywa na 100%, to nie będę ukrywać, że... O ile w programie oczywiście jest stabilnie, to nie będę ukrywać, że czasami w grach z jakiegoś powodu te gry wywala i to jest zapewne właśnie przez... Właśnie też... Co chciałem powiedzieć? Za bardzo nie wiem, słuchajcie, jest czwarta rano, przepraszam, ale... No, że ta karta graficzna jest stabilna. W niektórych grach, a w niektórych stabilna, więc tak jest różny, słuchajcie. Trzeba, wiecie, znaleźć balans pomiędzy... Między stabilnością, a... Cut the shit. The law. Don't tell me that's why you do all this. Squeeze into a suit, tie on a cape. Most people dressed up like that end up in Arkham. Gotham needs a hero. Someone to hunt down people like you. So that makes me, what, a villain? Sounds fun. Gotta admit it though. You give a good chase. One day you might actually catch me. Nie wiem, czy mówiłem, dokończyłem tą myśl, czy nie? Że tam było napisane, że DC Universum to jest też The Wolf Among Us. O czym po pierwsze nie wiedziałem. Po drugie, słuchajcie. Ograliśmy tą serię i ona akurat nie jest chyba, słuchajcie, na tym kanale. Ale jest na kanale Czechu. Czechu Vlog, youtube.com/Czechu Vlog. Tam sobie chyba znajdziecie The Wolf Among Us. Jeżeli nie ma tu, to może jest. Jeżeli nie ma tam, to może jest tutaj. Nie do końca, słuchajcie, pamiętam. Ale wiem, że. Nagrywałem tą serię, świetna seria, jak i równo, słuchajcie, świetna gra, która też miała wyjść w tym roku, ile się nie mylę, miała wyjść sequel do, słuchajcie, znaczy sequel, no druga część miała wyjść do The Wolf Among Us 2, natomiast druga część, słuchajcie, nie wyszła w tym roku, zapewne przez pandemię, ale już dawno temu widziałem i słyszałem o tym, gdzie aktor głównego bohatera, czyli tego wielkiego wilka, wypowiadał się właśnie na ten temat, że idzie sezon, następny sezon. A nie wiem, czy to nie było też przed upadkiem Title Games, które... No, dobra, a może teraz skupmy się na rozgrywce, znaczy no... Nie, żebym się nie skupiał na tej rozgrywce. Natomiast... Nie wiem, co znaczy, że w lewym dolnym taki Batman pełen, ale... Powiem szczerze, że zdecydowanie tutaj dali troszeczkę większy czas reakcji, niżeli... Nie wiem, czy zmisowałem to? Chyba tak, możliwe, że tak. Może to jest jakieś super combo. Dali większy, słuchajcie, czas reakcji, niż w tym. Jurassic Park, też od Title Games. Ograliśmy, polecam. Damn it! I said don't shoot! No! Wait!
Kobieta kot chyba ostatecznie nie jest jakimś turbo złym gościem. Żelazka. I co ja mam teraz? Aha, tylko kliknąć. No kurwa ty, ona umarła, gonią. Cośmy zrobili? Łap ją. No i git. Fajne pazurki. A, ja wiem co to będzie za scena. Bo już to grałem. Ty, ten pociąg bardzo przypomina też Jurassic Parka swoją drogą. I wiem, że mnie nie widać, ale za bardzo. Who put you up to this? Answer me or I let go. But you won't. You're not that kind of guy. Bye, Bat. Step out of the shadows. And be Bruce Wayne tonight. Oh, that's a much harder fight. Don't let tombstones be your family legacy. Well then. Time to save the city. Ja ci powiem wam tyle, że wydaje mi się, że w poprzednio jak to nagrywałem, to misnąłem ogromną ilość rzeczy, a teraz udało się nie misnąć nic, ponieważ grałem na padzie, chociaż wtedy chyba też grałem na padzie, ale jakoś może nie był mój najlepszy dzień. Harvey Dent is a vote to finally put your foot down. Together. We can stamp out the fire and save our great city. Mr. Wayne, my campaign's largest backer, could have heard that applause. He would. Well, there he is. Fashionable and fashionable. A to myślałem, że to zły koleś, czy nasz jakiś przeciwnik, czy coś. Welcome to Wayne Manor, everyone. My apologies for the late arrival. Oh, not to worry, Mr. Wayne. We've all made ourselves very comfortable. Thank you. Thank you again, everyone, for your unwavering support. Together, we will change Gotham. Mr. Wayne, thank you for opening your house to us. Now, I know this is the biggest mansion in Gotham, but I don't think you got lost on your way here. Where were you? I know you prefer the brooding billionaire angle. So the sooner we make nice with the donors, the sooner everyone will leave you alone. Relax, it was important. Not more than this. I know you despise these things, and truth be told, I do too. What, a chance to show off your teeth and talk about yourself to a room full of money? Say it ain't so. It's called playing the game, Bruce. And tonight, if you hadn't noticed, I'm playing for City Hall. No one came here tonight to see me. Some champagne. You want to see the Bruce Wayne, am I right? And I can see him just fine from here. This shouldn't be painful. It's not a kidney stone. It's only a little FaceTime with potential donors. Your face, specifically, with a mouth that's saying, support Harvey Dent. We're the grease, they're the wheels. And they're rolling in enough cash and votes to help make Gotham a place for families again. Ah, a little liquid courage before facing your adoring public. This'll help you too, Bruce. Once I've turned this city around as mayor, you'll be a hero for funding my campaign. Now all I need is a decent slogan. I'm terrible at those. It always makes me sound like a used car salesman. Which, for the record, I have not been since before law school. No ideas? That's all right. I guess I'll just stick with elect Harvey Dent. Oh God, that's so boring. Bruce, I meant what I said. Together, you and me, we change Gotham.
A city free from crime, where children can play in the streets again. That's what I want too, Harvey, but you know how rough it is out there. Wydaje mi się, że ten chłop, ja wiem, że to może być, ale nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że on nie jest, że on za dobry to tak generalnie nie jest. W ogóle podoba mi się ta grafika drętwa. Nie wiem, jak się lubię tą graficzkę. Tą taką typowo Titans Gamesową graficzkę. Mr. Wayne, I'd like to introduce you to Bob and Regina Zellerbach. Of course I know these two. Hello, Bruce. Regina here is the chairwoman of Wayne Enterprises, and her husband voted for Mayor Hill last time. I'll admit it, Mr. Wayne. I don't know Mr. Dent from a pothole on Main Street, but I trust your family. If you believe in Dent, we believe in you. After all, whoever you support is a reflection on you. And we trust someone like you to lead this city to greatness. Well, thank you. But we're all here tonight because we want to make a difference. And that's what it's going to take. Every single one of us. Not just me, not just Mr. Dent. Everyone. Right, right. Of course. Old families like ours should flock together, you know. Like birds. You're preaching, dear. No, it's true. The Waynes and Zellerbachs are reminders of the golden age of Gotham. This city's luster faded years ago, Mr. Dent. Look at Gotham now. Murder in the streets, corruption in City Hall, that Cape Bat Freak dealing out vigilante justice like it's the wild goddamn West. Oh, Bobby, regarding Golden Age, seems you're getting cranky in yours. There's always hope. Forgive me for being blunt, but one man can't save this city. And it's a dangerous mentality to think so. That's how you get creeps like this Batman, or whatever it's called. Well, I have to say I side with your wife on this, Mr. Zellerbach. Even a spark of hope can light the darkness. Oh, an idealist with a bank account. He'll be broke before election day. And I know Bruce would gladly spend every penny he has to fix this city. I don't doubt that for a moment. And don't worry, though. I am not doing this alone. And with Bruce's help, we're replacing the dangerously unsecure Arkham Asylum with a state-of-the-art mental health facility to help Gotham's most at-risk individuals. It will be dedicated to Thomas and Martha Wayne, in the hopes that their fate will never be repeated. After all your parents did for this city, to be killed in a botched robbery in some alleyway, it was terrible. Truly terrible. A tragedy like that at such a young age must have been crippling. If only that deranged man had gotten the right treatment, maybe... well, I don't like to think about maybes. And I'm sure you don't either. Well, thank you. I wish my parents could be here speaking with you too. And thank you, Bruce, for investing in the health of this city's future. You have our support, Mr. Dent. Go get him. W ogóle mam wrażenie, że... W tych grach, słuchajcie, ta gra to jest, no wiadomo, to jest taki jeden wielki film tak naprawdę, więc nie będę ukrywać, że mam w większości, tak samo jak w Jurassic Parku, tak samo jak w The Wolf Among Us'u, mam wrażenie, że jestem tu zupełnie niepotrzebny i równie dobrze tą moją kamerkę mógłbym usunąć i nie wiem, czy tak nie zrobię, ale napisz mi, widzu, w komentarzu, jeżeli uważasz, że kamerka powinna zniknąć, bo... Wiecie, wszystko mniej więcej sobie sam zawsze ustalam, więc to jest ciężko tak też wybrać i zrobić najlepsze rozwiązanie, kiedy nie mam. Actually, I'm here for Mr. Wayne. Well, he certainly doesn't have any time either. Actually, I do mind. If you're not on the list, you're not here. Sorry. We'll talk tomorrow then. Mr. Wayne, You've got something on your collar. Is that blood? Yeah. It looks like... Actually, it's lipstick. Well, no wonder you were late. Say no more. Do excuse me, Master Bruce, but another guest has arrived. I'm sure they'll find the bar. You may want to greet this one personally, sir. To jest chyba też zwykło. Carmine Falcone?
Is the Dent campaign soliciting votes from Gotham's biggest crime family? Falcone's never been convicted of anything except being a businessman who loves this city. Excuse us, Miss Vale. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że na dzisiaj to będzie koniec odcinka. Ja sobie też muszę sprawdzić. Jeszcze sobie dzisiaj jeden pyknę na pewno. Ale słuchajcie, przypominam o łapkę w górę na samym końcu, o subskrypcji tego kanału, o wpadnięciu na Instagrama oraz mój drugi kanał vlogowy, link macie oczywiście w opisie. Moi drodzy, wiem, że mnie nie widać, ale tak jak mówię, słuchajcie, ja jestem sam, wiecie, ciężko jest często ogarnąć. O wiele łatwiej jest, jeżeli ktoś ci napisze, siema, kamerkę jaśniej, siema, kamerkę ciemniej, siema, głupio masz tę kamerkę, weź bez kamerki, siema, są lagi, siema, bitrate słaby, zmień ustawienia. Jest to o wiele łatwiej, niż jeżeli nagrywa się samemu takie materiały, bez żadnych podpowiedzi, bez żadnych jakby nakierowań, co powinno się robić, więc mam nadzieję, że wybaczycie, a jeżeli chcesz coś zmienić i chcesz, żeby te materiały były lepsze, a podoba ci się to, co robię i chciałbyś to ulepszyć, no to oczywiście jedyną prostym i najważniejszym zadaniem, rozwiązaniem tego problemu będzie po prostu napisanie komentarza i zostawienie łapki w górę, żeby zasięg się szerzył. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia i widzimy się jutro o godzinie 16. Moi drodzy, bo odcinki są codziennie. Dokładnie tak. Miłego dnia oraz słuchajcie, miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Dawaj mnie tu mychę. Ty, myszka mi znikła. Trzymajcie się ciepło. Cześć.